Uczeń przygotowywał się do testu z języka angielskiego i nauczył się jednego dnia 80 słów. Po 10 dniach zapomni je wszystkie. Liczba słów pamiętanych po czasie t wyrażonym w dniach jest modelowana funkcją. No i tutaj mamy taką funkcję w od t, daną takim wzorem dla t należącego do przedziału od 0 do 10, no bo po 10 dniach, no to już będzie pamiętał 0 słów, a jeżeli mamy Czas wcześniejszy niż te 10 dni, no to jakąś część jeszcze pamięta, i ta część słów, ta ilość słów, którą on jeszcze pamięta, jest wyrażona tą funkcją włodnienia. No dobrze, a jakie jest pytanie? Jakie jest dzienne tempo zmiany liczby znanych słów po dwóch dniach od dnia uczenia się do testu? Więc jak mamy takie pytanie o tempo zmiany, w tym wypadku liczby słów, no ale zawsze, jeżeli jest pytanie o to, w jakim tempie, jak szybko coś się zmienia no to wiemy, że to jest pytanie o pochodną, no bo pochodna mówi, jakie jest tempo zmiany funkcji. Więc jeżeli mamy jakąś funkcję zależną od czasu i teraz pytamy, jak szybko zmieniają się wartości tej funkcji w zależności od czasu, no to znaczy, że pytanie jest o pochodną tej funkcji. No to obliczmy sobie pochodną, czyli pochodną tej funkcji dw po dt. No tutaj mamy stałą na początku, 80, akurat jest ta Początkowa liczba słów, które on pamięta. Razy taki czynnik. No to jak mamy stałą razy funkcję, no to pochodna tego to będzie stała razy pochodna tamtej funkcji. No a co tutaj mamy za funkcję? No to jest taka funkcja, że mamy jakieś wyrażenie zależne od t, a następnie to wyrażenie jest podniesione do kwadratu. No więc możemy to zróżniczkować, rozpoznając w tym złożenie dwóch funkcji. Najpierw na t działa ta funkcja, która jest napisana w nawiasie, a potem mamy... Całość, wynik działania tej funkcji podniesione do kwadratu. Czyli ta zewnętrzna funkcja tutaj to jest to podnoszenie do kwadratu. Czyli chcę obliczyć pochodną tego. No to taka funkcja, co coś podnosi do kwadratu, no to jej pochodna to będzie 2 razy to coś podniesione do kwadratu. Czyli 1 od razy t. No i to muszę jeszcze pomnożyć, bo to jest taki wzór na pochodną funkcji złożonej. Przez pochodną... Tego, co tam jest w środku, to, co było podnoszone do kwadratu, czyli razy pochodna tej funkcji wewnętrznej. A no, pochodna tej funkcji wewnętrznej to ile to będzie? Pochodna jedynki to jest 0, a potem mamy odjąć 1 dziesiąta razy t. Pochodna 1 dziesiąta razy t takiej funkcji to będzie po prostu 1 dziesiąta, pochodna t to jest 1, mnożone przez minus 1 dziesiątą, czyli to będzie tyle. Tyle jest równa pochodna tej funkcji. Mogę to jeszcze wymnożyć, żeby to troszkę uprościć. Czyli mamy tak, 80 razy 2 to jest 160, razy minus 1 dziesiąta to będzie minus 16. No i to jest mnożone przez 1, odjąć 1 dziesiąta razy t. Mogę też przypomnieć, że pochodną oznacza się równoważnie w taki sposób, że to jest w' od t, czyli wzór na w' to jest tak, jak tu przed chwilą obliczyłem, więc mogę go jeszcze raz tutaj przepisać. No I teraz oni nas pytają, jak jest tempo tej zmiany liczby znanych słów w pewnej konkretnej chwili czasu, mianowicie po dwóch dniach, od, odkąd uczeń się uczył. No bo tutaj mamy wzór, który mówi, jakie jest to tempo dla dowolnej chwili czasu T. No i ono to jest zależy od, od czasu T, właśnie tak jak jest napisane w tym wzorze. No i nas pytają, jak jest to tempo dokładnie w pewnej konkretnej chwili. Mianowicie dla t równego 2. No to obliczmy. Wstawimy po prostu 2 do tego wzoru. Razy 2. No to ile to będzie? 1 dziesiąte razy 2 to jest 2 dziesiąte. Jak od 1 odejmę 2 dziesiąte, to będę miał 8 Czyli to jest minus 16 razy 0,8. No a ile to jest? 8 razy 16 to jest 128. A tu mamy 0,8, czyli muszę przecinek no, o jedno miejsce w lewo przesunąć, czyli będę miał minus 12,8. No i to jest wynik. Taka jest wartość tej pochodnej. No ale co konkretnie mówi nam ta wartość? Jakie to ma jednostki? No skoro w było po prostu liczbą słów, no to pochodna w po czasie, gdzie czas jest wyrażony w dniach, no to jest tempo, o ile się zmienia liczba słów na dzień. No, bo czas był w dniach, czyli to jest liczba słów na dzień. No i to jest ten wynik, o który oni nas pytają, Że to tempo zmian jest równe minus 12,8 słów na dzień dokładnie w tej chwili czasu, czyli dokładnie dwa dni, odkąd się nauczył. Takie jest tempo zmiany liczby tych znanych słów. Czyli naszej mówiąc, w tym momencie. On zapomina 12,8 słów dziennie. Dokładnie w tej chwili, dwa dni, odkąd się tych słów nauczył. No i taka jest odpowiedź na pytanie postawione w tym zadaniu. Więc jeżeli tylko wierzymy, że ten wzór, który tutaj mamy, poprawnie opisuje, w jaki sposób zmienia się liczba słów, które uczeń pamięta, w jaki sposób on zapomina, no to tempo tego zapominania po dwóch dniach. Dokładnie w tej chwili jest równe 12,8 słowa na dzień. No a na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden szczegół, mianowicie taki, że wynik, który tutaj otrzymaliśmy, jest ujemny. Co akurat doskonale się zgadza z tym, czego byśmy oczekiwali. Dlatego, że jeżeli ten proces ma opisywać zapominanie, to znaczy, że liczba tych słów, które uczeń ciągle jeszcze pamięta, musi maleć. A jeżeli wartości funkcji, w tym wypadku funkcji w od t, maleją, to znaczy, że jej pochodna musi być ujemna. No, i zgodnie z tymi oczekiwaniami, jak tak tutaj nam wyszło, że ta pochodna jest ujemna, to tempo jest zatem ujemne. Więc bardzo dobrze, że tak wyszło. No i widzimy, że po prostu student rzeczywiście zapomina, i to zapomina w tempie akurat w tej konkretnej chwili czasu, po dwóch dniach od uczenia się, 12,8 słowa na dzień.